Witajcie. Dziś jest 19 listopada i stan projektu jest taki, że tu jest wymiennik ciepła już z tym oryginalnym ociepleniem. Tutaj kupiłem tą kauczukową rurkę, nie ciąłem jej, jest nawleczona, przepływomierz. Na razie jest zainstalowane zasilanie na łączniku, wy tego nie zobaczycie, bo było ciemno jak robiłem. Tu jest po prostu zwykły łącznik PEX-PEX i jest przyklejony, czyli na razie nie jest w płynie. W tym momencie chciałbym podziękować panu Wojciechowi za przesłanie widocznego tutaj ciepłomierza. Także jeszcze nawet redukcję do tej kapilary mi przysłał. No jeszcze mi brakuje tylko samego trójnika PEX 25 na 3/4, ale ja już to mam zamówione, także lada dzień mam nadzieję, że przyjdzie. Także naprawdę podziwiam wasz wkład tutaj też w ten projekt i bardzo mnie to cieszy, że się tak angażujecie i przesyłacie mi właśnie urządzenia czy pieniądze. Naprawdę jestem wam za to bardzo wdzięczny. Na razie pompy nie włączam. Aha, tam jeszcze oczywiście piankę już strzeliłem we wszystkie otwory. Przy okazji tu wam wytłumaczę, że to był kiedyś taras drewniany. On już spróchniał przez te 10 lat, jak tu jestem. Dlatego tam jest tak niedomalowane i tam nie było ocieplone. Tak dokładnie. No dobra, to tyle. I teraz, jak już widzicie, tu benzynka stoi i będę sprawdzał, ile spali na biegu. Ja mówię średnio na godzinę, będę starał się go jak najdłużej trzymać, żeby ta średnia wyszła faktycznie dobra. A i tu jeszcze taka ciekawostka, tu widać lampę, taką zwykłą od przyczepki. Pomarańczowy kolor podłączyłem pod wentylator, czyli kierunkowskaz jakby będzie mi sygnalizował pracę wentylatora. Tak tam sobie na razie wisi. Takie ujęcie będzie chyba najlepsze. W pierwszej kolejności postaram się zlać jeszcze całe paliwo, które tam jest, tak żeby było na pewno zero. I później również zleję i sprawdzę, ile tego paliwa zostało. Słuchajcie, to kuchenny taki wskaźnik cały przy reakcji z benzyną popękał. On wcześniej był pęknięty to już wzdłuż, ale od uderzenia. No i już i tak go w domu nie będę używał, ale tego się nie spodziewałem. Nie wiem, czy widzicie, tak normalnie cały ten plastik popękał, calutki. Przy reakcji z benzyną, więc dobra, będę lał po 500. O, się wylewa strasznie. Dobra. Jest 500, tylko chyba będę musiał przynieść lejek, bo tu strasznie z tego leci. Albo przechylę sobie tak. Czyli wleję na przykład 5 litrów oliwa, czyli 10 takich. Idę po jakiś lejek. No i to oczywiście, zobaczcie, wszystko jest obarczone błędem i jeszcze taka standardowa butelka tu nie wchodzi. Ale mam ten oryginalny łącznik. To już w ogóle całe popękało. Czyli sprawdzimy później, ile zostanie jeszcze w zbiorniku. No nie. No i widzicie. I teraz ile wyleciało? Muszę odpowietrznik chyba kręcić. Wlałem dopiero koło litra. Jest masakra. Odpowietrznik otworzę. Może będzie się lepiej lało. Teraz 700 naleję. Siedemset.
To już jest drugie 700. Jeszcze dwa razy po 700. Dosyć się ulewa, ale no jakoś to trzeba sprawdzić. Będzie trzeba wypalić jak tak całe to paliwo, żeby było najbardziej miarodajny ten test. Czyli podsumowując, 500 i 500 to jest litr, 700 i 700 to jest 1,4 i tam wlałem. No to szacujcie, ile godzin to popracuje. Oczywiście zaznaczam, że to będzie od odpalenia na totalne zimno przy minusowej temperaturze. Jest chyba minus 6, o ile dobrze pamiętam. Wiadomo, że nie będę wam pokazywał całości, bo to bez sensu, jak silnik pracuje, tylko maksymalnie skrócę. Kontrolka od wentylatora jest pomarańczowa. No to trzeba będzie poczekać, aż paliwo, bo paliwo wyjechałem wczoraj do końca, więc trzeba nabić, będzie to paliwo z 3 razy znowu włączyć zapłon. To jest czasowy układ, a nie ciśnieniowy. Ciężko odpalał, bo paliwo było wyjechane do zera. Pracuję na wysokich obrotach. Ha, obrotomierz jeszcze właśnie miałem jakiś skombinować. No ale do 3-cylindrowych jest ciężko. Jest godzina 10:55. Przepływomierz na razie nic nie pokazuje, dopóki wiadomo nie włączę pompki. Później wam to pokażę. Jest godzina 10:57. Znacząco już spadły obroty silnika. Więc znowu nie liczymy sekund. No ja wiem, słuchajcie, wy się czepiacie. Stoper może powinienem odpalić, tak? Albo później nagranie z kamery analizować. Ja naprawdę nie będę walczył o, nie wiem, 10 ml paliwa. No ale jakiś obraz trzeba tego przyjąć, spalania. Czy to będzie bliżej 1,1, tak jak wszyscy piszecie, czy to będzie bliżej tutaj tego mojego wyniku, czyli 0,6. A jeszcze jak nie ma skrzyni biegów, to ja wam powiem, że może być to nawet mniej. Także sam jestem bardzo ciekaw. Już nieważne ile tego ciepła wytworzy, to już tak jakiś obraz na biegu jałowym będziemy mieli tej sytuacji. Taki charakterystyczny moment, bo jest godzina 11:02 i silnik dosłownie przed chwileczką spowolnił znowu, troszkę wolniejsze obroty sobie zrobił. Wąż nadal ten jest zimny. Pamiętajcie, że pracuję tylko na jałowych obrotach, znaczy ja nic tutaj nie będę ingerował. Tylko włączę pompę obiegową później, jak już się nagrzeje. Mały obieg już jest gorący, czyli w środku, w kabinie, w tej chwili mielibyśmy gorąco. Czyli o godzinie 11:04 można uznać, że prawie 10 minut, za chwilę wskoczy. Ta rura już od dużego obiegu robi się ciepła. Nie jest na razie gorąca, jest po prostu ciepła. No jednak dosyć długo to trwa. 11:05. I ta rura jest już gorąca, ta, która wychodzi z termostatu. Na tyle gorąca, że można ją trzymać, ale nie, no muszę przejść się po kamerę termowizyjną. Jest godzina 11:09 i tutaj, a przynajmniej teraz mam termometr dobrze ustawiony, około 70 stopni więcej nie ma na tej rurze. Więc jednak na tych wolnych obrotach ta sprawność tego silnika bez obciążenia, ale też spalanie pewnie jest małe. No zobaczymy. Wszystko się dzisiaj wyjaśni.
Czyli dokładnie o godzinie 11.10 włączyłem pompę obiegową, już jest 11.11. I zaraz zobaczymy, co będzie wyświetlał ciepływomierz, pokażę Wam. Jeszcze tu zmierzę tylko. Cały czas temperatura tak się mniej więcej utrzymuje, 68-70 stopni. No to ciepłomierz teraz. Ciepłomierz ma takie wskazanie. Od E1 184,55. Aha, jeszcze godzinę. 11.12, widzisz. 2 minutki sobie pompa chodzi. Tutaj metry sześcienne 1643,22. Godzin pracy 27,903. I temperatura teraz zasilania, czyli na tym czujniku, który jest tutaj, 34,16, a powrót może być wyższy, bo już zmniejszyło się do 32,08, a 34, zobaczcie, ma powrót i to się bierze stąd, że po prostu chodził u mnie jeszcze kocioł zwykły gazowy, jest minus 2 różnica, ale 651 litrów, zobaczcie, o ile więcej przez ten przepływomierz przepływa, ciepłomierz, tamten pokazywał 472, o ile dobrze pamiętam. Ten na pierwszym biegu pompy pokazuje 649. Pamiętajcie, że nie wymieniałem żadnych rur, tylko sam ciepłomierz. No i tu pokazuje 1,6 kW, bo to jest oczywiście jakby jeszcze zabierane, nawet 20 kW. No, to jest z minusem ta różnica temperatury. Czyli jeszcze raz. 29,96,33. No naprawdę, to jest, to badanie nie ma sensu jednak z tym czujnikiem na wierzchu. No dobra, ale przynajmniej spalanie na biegu jałowym sprawdzimy dokładnie, jak to sobie tak chodzi. Jest godzina 11.15, jeszcze Wam pokażę, później będę przychodził tutaj co kilkanaście minut, może 15. Temperatura zasilania jest cały czas mniej więcej taka sama, 70-80 parę. Czyli niepewno temperatura odejścia, tak, spadła do 20 paru stopni. Zasłaniałem, ale na screenach Wam pokażę zdjęcia znowu z kamery, którą mówię. No to niech sobie tutaj pyrka. No jestem tutaj w domu, ale no, chodzi cały czas, chodzi. Niech chodzi, niech grzeje. Już przeskoczyło na 11.26, ale Wam tak sprawdzę, bo to będzie pół godziny pracy miała. Tu jest 70 stopni cały czas, około tyle samo. Powrót pokazuje 29,32, dobra, się zapisał, 32,31, no tak krąży. Tu zasilanie i wyjście z wymiennika 81 stopni, 83, czyli te parametry są bardzo stałe, 85, 86. Dobra, też Wam zapiszę. 11.27 jest tutaj na termometrze, bo teraz nie zapomniałem ustawić. Silnik nagrzewa się równomiernie. Kolektor wydechowy. Tutaj ta przepustnica jest grzana do 54 stopni. Słuchajcie, ja tutaj nagrywam przez okno, dlatego możecie widzieć pewne odblaski, ale jakby po to to robię, że w tej chwili umieściłem mikrofon obok telefonu, a na telefonie uruchomiłem taką aplikację, która się nazywa do mierzenia decybeli. Głośność. Teraz specjalnie wyjdę tutaj. No i dobra, stanę około metra. I jest około 88 decybeli, ale jak widzicie, jak mówię, to 89 się pojawia. 1 decybel, z tego co pamiętam, to jest 3 razy głośniej. Podejdę najbliżej, jak się da, z tym telefonem. Mikrofonem. No dobra, mikrofon odstawię Wam tutaj. Zobaczcie, 85 decybeli.
To nie jest oczywiście miernik wykalibrowany w jakikolwiek sposób, tylko na telefonie. Pokażę Wam z tej strony. Jeszcze z tej strony. No i jeszcze z wydechu. Z wydechu jest chyba dźwięk najgłośniejszy. Jest taki niski, takie robi buu. 88, tak, przy samym wydechu. 89 nawet się pojawił. No ale jak już wezmę... Tak, ruchliwa ulica, budziki. Jest na poziomie. Mniej więcej 80 dB. To jest troszeczkę więcej. Z powrotem przykładam mikrofon i 1, 2, 3 pro mikrofonu. No to z takim właśnie mniej więcej jakbym cały czas coś mówił, 89 dB cały czas wyświetla telefon. Jeszcze raz Wam tutaj pokażę siebie na tym ujęciu. 1, 2, 3, o właśnie w takiej odległości, 1, 2, 3, no właśnie, a teraz się zbliżyłem do silnika trochę, no ale dobra, wiecie o co chodzi. Tak przy okazji głośności. Pamiętajcie, że on nie jest w żaden sposób wyciszony jeszcze. No to tyle. Jest godzina 11.37. Także za chwilę będzie godzina. O, przejeżdża ciężarówka akurat. Być może słyszeliście to. A w sypialni mam 63 dB. No jak się odzywam, to od razu 89 się pokazuje, tak, czyli tak właśnie mniej więcej ludzki głos, taki normalny, takiej odległości powiedzmy 30-40 cm od telefonu. Tak to wygląda. Aha, jeszcze nie jest zamknięte. Zamknąłem drzwi nawet, słuchajcie. Teraz zamknąłem dopiero. Czyli taki macie odczyt. W razie coś. No to jeszcze z ciekawości w tym miejscu, gdzie jest łóżko. No to jest tak mniej więcej, jak widzicie. Okej, no to wszystko w tym temacie. Słuchajcie, przy tej okazji, tak, bo akurat czytam Wasze komentarze z tego odcinka z termowizją, to nie jest tak, że on będzie tak pracował, ten kogenerator. To jest po prostu przy okazji test właśnie tego biegu jałowego. No, ja sam się chcę przekonać, ile na biegu jałowym. I jeszcze fajnie by było jakby ileś tej energii, no ale właśnie ten test nie będzie taki wiarygodny, no bo po prostu ten ciepłomierz mam cały czas tą kapilarę zasilającą, mam niestety tylko przytkniętą, a to jest jednak zbyt duży błąd pomiarowy temperatury, no bo pokazuje bzdury takie, że jakby to co wraca jest odbierane z silnika nawet, że jest temperatura niższa, co nie jest oczywiście prawdą. Jak będę miał już tą prawidłową kapilarę, czyli zanurzoną w tym płynie przepływającym tej wodzie, no to wtedy ten test jeszcze raz będzie powtórzony, ale może w międzyczasie. Nie chodzi już o bieg jałowy, tylko o zużycie paliwa kontra wytworzone ciepło, tak? Więc to jest jakby najważniejsze. To tyle, tak, ku woli przypomnienia. Jest 11.51, więc za 4 minuty jeszcze posprawdzam wszystkie parametry. To będzie już godzina pracy tego silnika na jałowych obrotach. Słuchajcie, więc jest godzina 11.54. Ujęcie zza tej szyby nie jest zbyt szczęśliwe, ale po prostu... Tak przy okazji mi się skojarzyło, żeby sprawdzić temperaturę filtra oleju. Tak, 116 stopni, 114 stopni. Od góry oczywiście, czyli on jest ogrzewany mocno. A tutaj jest 85, pokażę Wam na screenach. Czyli jest dokładnie godzina 11.55 i... Czyli godzina pracy. Nie wiem oczywiście, ile litrów zużyło, ale sprawdzę tutaj temperaturę. 70 stopni cały czas tutaj
tak mniej więcej było. Jest temperatura zbiorniczka wyrównawczego. Co wam pokażę później, bo nawet nie zobaczyłem. Temperatura miski olejowej, jeszcze ktoś tam prosił. ...88 stopni. Miska olejowa. Także według mnie są to bardzo dobre parametry pracy dla niego. No i tyle. Za kolejną godzinę nagram znowu. W zasadzie jest godzina 12:54, więc 2 godziny pracy silnika. Porobię tylko tutaj fotki wam. 72 stopnie tutaj rura zasilająca. Mały obieg 92,5 stopnia z tego co widzę. Zbiorniczek wyrównawczy 71 około. Także cały czas sobie tutaj tak pracuję. To jest druga godzina. Jest godzina 14. Cały czas sobie pyka. No i tutaj sprawdzę temperaturę, ale na pewno jest taka sama jak była. 67 stopni. Mniej więcej się trzyma w takim zakresie jak była. Mały obieg 96, czyli trochę więcej. No i tyle. A jeszcze tu temperatura zbiorniczka 69. No i to tyle. Tym sposobem dotarliśmy do godziny 14:45, czyli to są 4 godziny działania. Zaczął padać śnieg. No to dobra, standardowe punkty sprawdzę. 68,8. Ten mały obieg. Około 88. I woda w zbiorniczku wyrównawczym na poziomie 70 stopni, 68 z kawałkiem. A to jeszcze wam zrobię takie zdjęcie zbiornika paliwa. Bo ciekawostka jest taka, że 3 stopnie ciepła ma zaledwie paliwo. 2,6 dokładnie. Na kamerze termowizyjnej. No, rura wydechowa w najcieplejszym 31, w najcieplejszym miejscu. No i tyle. ...15:55, gaszę po prostu i tyle. No, mamy śnieg. No i teraz sprawdzę, ile spaliło paliwa. Kamerę zabiorę ze sobą. Jak myślicie, ile litrów paliwa zostało? Co stawiacie? No to zlewamy. Zlewam. Przewody mnie ciągną, ale jak widzę, za wiele nie zostało.
No to powiem wam, że jestem zdziwiony, że tak mało tego zostało. Wtedy tutaj przecieka, więc szybciutko wam powiem, że to jest 250 około mililitrów, które pozostało. Słuchajcie, no to małe podsumowanie odcinka. Ja nalałem do tego zbiornika 2 razy po 500 ml, później 700, 700, 600, 700 i 700. Słuchajcie, ja sam się zdziwiłem, że tutaj w tym baniaczku jeszcze zostało tam tyle. No i oczywiście właśnie gdybym dolał kolejne 600 ml jeszcze, to by było równe 5 litrów, a tak jak wiecie było 4400 ml, czyli to daje tak. 4400 ml minus 250 ml, no to daje nam 4150. Można by było jeszcze uznać, że tam z 50 ml rozlałem, ale to już nie czepiajmy się takich szczegółów. Więc to jest 830 ml na godzinę. Takie było zużycie na biegu jałowym. Jeżeli teraz chodzi o 1 litr benzyny, to średnio tak przyjmuje się, że 95 ma 8,2 kWh, albo przynajmniej powinna mieć tyle energii. No nie wiadomo właśnie ile ma tak faktycznie. W każdym razie licząc dalej, że 830 ml to jest 6,8 kWh, tyle energii powinno być zgromadzone w tym 830 ml, które zużyliśmy na godzinę, zużył ten kogenerator. No i teraz właśnie, teraz skorygujcie mnie, poprawcie bądź potwierdźcie, bo ja sobie zrobiłem tam specjalnie, wiedząc jaki jest przepływ, ile litrów na godzinę, czyli około 623 litry na godzinę i różnicę temperatur wziąłem sprzed sprzęgła, które tutaj mam, no czyli to już jest najbardziej adekwatne miejsce i tam kamerą termowizyjną sprawdziłem zasilanie i powrót. Tam było bodajże chyba 38 i 33. Będziecie widzieć, tu gdzieś wam pokażę przebitki, ile było na zasilaniu i na powrocie. Więc mi wyszło, że na godzinę ten kogenerator bez na razie prądnicy oddawał 4,1 kW. Proszę was przy okazji o pomoc. Czyli wyliczcie, jeszcze wy sami sprawdźcie, czy mam rację, czy się mylę. No, czyli trzeba wziąć właśnie ten przepływ ilości wody, różnicę temperatur i podstawić do wzoru, tak? Więc mi to wyszło około 4,1 kW. Już tam mówię, nie będę się sprzeczał jakieś drobne różnice. Czyli to by wyszło, że sprawność cieplna tego silnika na biegu jałowym to jest w tym przypadku 60%, tam z małym haczykiem. Ale przyjmujemy 60%. A słuchajcie, ja przyjmowałem, że sprawność cieplna i hałas to jest na poziomie 64%, więc niewiele się pomyliłem w teorii. To już wyszło w praktyce. Więc teraz jeszcze jakby się potwierdziło, że on chociaż ma te 30% sprawności mechanicznej, no to będzie w ogóle fantastycznie, tak? Więc no wtedy by to oznaczało, że w tym wypadku jeszcze 2 kWh energii elektrycznej na godzinę by oddawał, zaznaczam, na biegu jałowym. To by były świetne wręcz informacje. No więc aż tak dobrze to pewno nie będzie. Jeszcze raz przypominam, ja moim założeniem jest uzyskać maksymalnie, bo więcej nie potrzebuję, 14 kW energii cieplnej i około 5 kW energii elektrycznej przy maksymalnym zużyciu 3 litrów na godzinę, albo inaczej mówiąc 3 metrów sześciennych na godzinę pracy, bo gaz ziemny jest dokładnie takim przelicznikiem właśnie 1 do 1000, czyli 1 litr benzyny to mniej więcej jest równowartość 1 metra sześciennego gazu, jeżeli chodzi o równowartość zasilania, tak? Spalania, o może powiem tak. To był 5-godzinny test na biegu jałowym, bez podkręcania obrotów, na razie bez prądnicy, czyli bez obciążenia. Obciążenie było tylko to koło zamachowe i to jest wszystko.
Dzięki serdeczne za oglądanie tego odcinka. Także piszcie w komentarzach, jakie są wasze obliczenia, jak według was to wygląda. Wiecie, co trzeba robić. Wesprzyj zeptobox.pl, na taką stronę wystarczy wchodzić. Tam link wam tu podam. Na sklep zeptobox.pl też już jest dostawa tych iGridów, więc można tam jak najbardziej już kupować. No i tyle. Jeżeli jakieś pytania techniczne, to też na sklep zeptobox.pl konsultacje sobie tam można wykupić. Ja zawsze staram się pomóc temat rozwiązać, żeby było wszystko w porządku. Na razie, trzymajcie się, hej!